FIFA Mundial. Na Państwa Instagramie widać, że jesteście Państwo kibicami, prawda? Tak, postanowiliśmy połączyć kibicowanie z zabawą i wpadliśmy na pomysł skręcenia właśnie zabawnych filmików, które są na temat mundialu i na temat też... Na temat życia tak naprawdę. Życia i takich relacji damsko-męskich. Ta potrzeba już nas była od jakiegoś czasu, bo lubimy ze sobą pracować i zastanawialiśmy się, czemu do tej pory jeszcze nie zrobiliśmy czegoś takiego jak wspólny serial, więc postanowiliśmy zrobić go sami, nie czekać już więcej, tylko sami. A mundial okazał się świetnym pretekstem. A też wywiązało się to wszystko ze współpracy z Michałem Paszczykiem z Paranormalny, który pisze nam te stęki, bądź piszemy je razem, bądź wymyślamy je też sami, ale przede wszystkim od niego ten pomysł się wywodzi. Po mundialu będzie to kontynuowane? Zobaczymy. Może. A właśnie, jak Państwo obstawiacie wyniki w kolejnych meczach? Jak Polska tutaj może wypaść? Po tym pierwszym meczu to ja już chyba nie zaryzykuję. Trzeba przyjąć postawę zen po prostu i niech się dzieje to, co ma się dziać. Natomiast ja trzymam kciuki z całych sił i wierzę w naszych. Wierzę, że podniosą się po tym małym potknięciu, jakim był pierwszy mecz i będzie dobrze. Dużo było złych zbiegów okoliczności po prostu tak naprawdę, bo grali dobrze. A którzy piłkarze to Państwa ulubieńcy? Ci, których uwielbiają nasi synowie, czyli Lewandowski przede wszystkim. I Błaszczykowski. I Błaszczykowski, tak.